Dziś pierwszy dzień szczepień przeciwko COVID-19 w Jaworskim Centrum Medycznym. Pierwszą jaworzanką, która przyjęła szczepionkę, jest prezes JCM dr Joanna Madejczyk-Białowąs. Szczepionkę numer 2 przyjął dr Marek Załuski, natomiast trójkę otrzymał Waldemar Malinowski, wiceprezes JCM, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Bardzo się cieszę, że dostaliśmy szczepionki, jestem zaszczepiona. Chciałabym, żeby się wszyscy, którzy oczywiście mogą, nie mają żadnych przeciwwskazań, a ich jest naprawdę niewiele, się zaszczepili. Nic nie bolało, wszystko w porządku. Drugie szczepienie po 21 dniach i dopiero będzie od tego czasu 7 dni, kiedy wytworzą się przeciwciała i będzie już taka pełna odporność. Bolało, doktorze? Nie bolało, polecam. Wielki sukces medycyny. Ja bardzo się cieszę, że nadeszła dla powiatu ta chwila, że możemy się zaszczepić, ponieważ jako wiceprezes widziałem tu takie rzeczy, których nikomu nie życzę. Wiele ludzkich dramatów, ciężkich powikłań, śmierć znajomych. To jest nie do opowiedzenia. Bardzo się cieszę, że ten rok się kończy, a z drugiej strony bardzo optymistycznie patrzę w rok następny właśnie dzięki tym szczepieniom. Blisko 10 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 trafiło do Polski 26 grudnia. Pierwsze szczepienia personelu medycznego z tzw. grupy 0 zostaną przeprowadzone w ponad 70 szpitalach węzłowych. Jednym z takich szpitali jest szpital w Jaworze. Wszystkich zachęcam, proszę się nie bać. Ja naprawdę przeszedłem ciężki okres w swoim życiu, 3 lata temu chemioterapia i różne zabiegi, które wiele mnie kosztowały. Nie bałem się, zaszczepiłem, w związku z tym nie ma się czego obawiać. Zaraz po medykach w pierwszej grupie będą osoby starsze, powyżej 60 roku życia. Dostaną oni zaproszenie na szczepienie. Po jego otrzymaniu trzeba się zgłosić i zarejestrować na szczepienie albo przez infolinię, albo przez swoje internetowe konto pacjenta lub bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego.